witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będziemy śmigać. No proszę bardzo, nawet na obrazku mamy, czym będziemy śmigać. Taką wywroteczką. I ona ma jeszcze odczepianą wywrotkę kolejną. Czy tam, nie wiem, jakąś przyczepkę? Grubo. Dobra. Zasadniczo, teoretycznie dostępne misje są takie. I tak muszę podjechać. Dobra, wybieramy. Hej, pozostaje pytanie za 100 punktów. Czy... Kurde, muszę po benzynkę śmigać. Super. Dopiero sobie przypomniałem. Ale fajnie, przejdź go do garażu, gdzie... A, mapa jest tutaj. Teraz pozostaje pytanie. Serio? Zmieniłem pogodę? Co za debil wpadł na takie coś, że tu się parę dnia przestawia. No serio. Sobie operujesz po kafelkach, a weźmiesz do dołu gałką, znaczy lewym, no, kurde, grzybkiem i ci się godzina przestawia. Super. Dla mnie bomba. Co ja chciałem? To oddalić, drogi kolego. Prawe RB. Okej. Czyli tak czy siak tutaj nie ma. Jak daleko do stacji jest? Co za kibelek. Ale wiem, co zrobię. Zmienimy pojazd mimo wszystko. Na coś innego. Ja nie mam jakiegoś samochodu, serio? Dobra, weźmy... Też nie mam pick-upa? Serio? To co ja tu mam? Nie miałem takiego czegoś z opuszczoną burtą, czy jak to tam się nazywa? A, kolego, no. To miałem. Dobra, weźmiemy to, pojedziemy na stację zatem. Tak mi się wydaje. Dobra, wybierajmy. Okej. Ale tutaj jest coś do wzięcia. O! Tylko, że wywrotka pewnie działa na ten. Jakby to powiedzieć, wtedy mi na mapie pokazało tylko na żółto. Czyli wywrotka działa na placach budowy, no logiczne. Hej. Mam zagwozdkę. Czy jak pojadę na stację benzynową tą bryką i przejdę jakby do garażu i wyjdę, to się podmieni na tamtą? Dobra. Śmigamy na budowę zatem. Nie marnując benzynki. Czy tam paliwa, nie wiem, na co to tam jeździ. Na ropę. Wsiadamy, odpalamy. Światełko jest. Zobaczymy, czy nie zapomniałem, jak się kieruje. Chyba nie zapomniałem. Co prawda kombinuję teraz z ustawianiem mocy tej kierownicy. Różnie to czasem wychodzi. A tak, pojedziemy na tą budowę. Wezmę zlecenie na wywrotkę. I przy najbliższej stacji zatankuję tą wywrotkę. Tylko z drugiej strony, jak mi dowalą ten... Także nie wjadę na stację, to będzie fajnie. To wybiorę jakieś takie zlecenie, żeby nie mieć, powiedzmy, jakieś przyczepki doczepianej. Ale Stefan, skręcasz?
że w samochodzie to lepiej te 920 sobie zmieścić na, nie wiem, 720. By było lepiej. Ale zobaczymy. Dzisiaj Forzę grałem, to teraz jestem ten, normalnie jest... Jakby to gdzieś... Jak wyścigówką jadę. Wyścigówka, ale to zabrzmiało. Wyścigówka. Ej, wyścigówka, sam jesteś wyścigówka. Czy ja tutaj kiedykolwiek byłem? Ciekawe. Czy ten punkt się pokazał, bo kupiłem brykę odpowiednią? Rozejrzyjmy się, może jakaś... Nie, chyba byłem. Albo te plasy budowy są bardzo do siebie podobne. Różnie to może być. Dobra, stańmy tak po prostu. I zmieniamy na posiadane pojazdy. Jest wywrotka, ale z tym, z doczepką nie chcę. Bo przypominam, jadę na stację benzynową i mam nadzieję, że tam może trzeba będzie jakoś wykręcać, a z takim tym czymś to wolałbym nie wykręcać. Czyli reasumując, to mnie interesi. Mamy gdzieś stację po drodze? Mamy w mieście. A to jest zasadniczo to samo, tylko trochę bliżej. Dobra, to bierzemy to w takim wypadku i pozostaje wierzyć, że dojedziemy na tym paliwie, co mamy. Dobra, teraz pytanie, jak się kurde tym operuje? Ja pierwszy raz. Wiecie jak jest. Mamy tak, do góry, do dołu. Światła. Okej. Okay. Widok z kabiny jest taki. Dobra, spróbujmy. Pojechać na początku na kierownicy. No, co za... Za bardzo ten? Po ziemi jadę? Czy ja mam te kamienie zabrać? Czy tamten piasek z tyłu? O co tu biega? Panie kochany. Czemu to tak jakoś słabo wykręca? Zaraz. Może ja to za nisko puściłem, dlatego mam taki problem z wykręceniem. Dobra. Zobaczmy, czy da się jakoś tą szuflę załadować. I co, do góry to wezmę i będzie git? O co to biega? Dobra, wracam na pada. Bo nie ogarniam tego. Aha, nachylenie jeszcze jest. Coś takiego. O, bracie. Ktoś to na kierownicy będzie robił? Nie wyobrażam sobie tego na kierownicy. I teraz nie to. Z jednej strony fajne, z drugiej niefajne. Powiem wam dlaczego jest niefajne, bo ta ciężarówka w złym miejscu stoi. Moim zdaniem. Ale kręcę, już się chyba odpada, odzwyczaiłem. W sensie sterowaniem. Dobra, czyli tak, opuszczamy. To tak. Okej. To powiem szczerze, że załadowywanie tego tą wywrotką to będzie katorga. Chyba. Chyba, że się nauczę.
Co ja? Po dwie kule? Załadowałem? Generalnie fajnie się tym steruje, ale mogłaby ta ciężarówka stać trochę bardziej w prawo. Ej, nie baw się. Nie lubię gier, gdzie się operuje łyżką i jednocześnie skręca. I co, tak po prostu? Ej, kolego. Mam takie przeczucie, że za często chyba ten... Nie będę tym operował, tą wywrotką. Tyle kasy nazbierałem, a ten... Jakieś kule będę... A co będzie, jakbym nie trafił? Cudownie się zresetuje i wróci na miejsce? Ta kula? Nie wiem, no... W życiu bym tutaj nie ten... Nie zaparkował w ten sposób. Stefan, jedź. Weź coś załaduj porządnie. Nie bądź taki. Jak? Serio? Po dwie kule będę ładował? Nie, no to... Masakra. Zakładałem, że to mam załadować, a nie ten piasek. Ja zasadniczo nie wiem. No się przekonamy zaraz. Panie, ja to pierwszy raz. To mój pierwszy dzień w robocie. Nowy pad. Jestem już. A, załaduj kamienie. Jeszcze jeden. O, jak miło. Już się bałem, że wszystkie muszę zebrać. Zbierz je wszystkie. A co będzie, jak załaduję jedną więcej na przykład? Będzie kara finansowa? Chyba za nisko puściłem. Nie, no fajna ta koparka jest, no ale... Ja w nią nie potrafię. Jeszcze. Mhm. I wbił jak nie wiem co. No i dobra, no i teraz mam więcej. I co? Jak wezmę więcej, to będzie jakaś krzywda? Karę zapłacę umowną? Kurde, biedna ta wywrotka. Powiem tak, okej. Jak to się opuszczało? No dajesz. Okej. Okay. Ej, powiem szczerze, że... O, nawet wrócił kamień. Mam 7? 4? No, mam... Nie, więcej mam jak 7. Dobra. Ale, że tak powiem... Troszeczkę ten załadunek dupy nie urywa. No ale mamy skanie w końcu. To co chciałem, to mam. Panie, 100 tysięcy kosztowało. 100 tysięcy! O, widzę skrzynkę do podniesienia. Z łatwym wjazdem to weźmiemy ją. Mogli oczywiście schować ją za rogiem, nie? Żeby nie było. I co? Podniosłem ją i nic? A, je, dobra. Zebrano złotą paletę. Jeszcze tylko 45 sztuk. Spoko. Na pewno w którymś momencie się zacznę bawić o zbieranie tych złotych palet. Ale to jeszcze nie jest ten czas. Inna sprawa, że jak za jedną dają 3 tysie, to ja bym tak zebrał kolejnych 10, to już miałbym 30 tysięcy, kurde.
sobie zaczął wybierać. Właśnie muszę zobaczyć, na jaką brykę teraz zacznę zbierać. Zobaczymy. Może kupię tą przybudówkę jakąś do tego transportu jakiegoś, kurde, co to było? Konwój, czy jakoś tak. Ale że na przykład tutaj nie ma jakiejś tej skrzynki po prawej. Kiedyś muszę to badać. Wydaje mi się, że tam na lewo nie było drogi, co prawda, ale ścieżkę jakąś widziałem. Może dałoby się tam też wjechać. Ale nic, to pamiętaj, żeby na stację zajechać. Bo będzie lipa. Oj, będzie lipa. Mam przynajmniej lusterko zapamiętało, że chcę mieć te prawe wyciągnięte. To nawet miło. Dobra, wypad, ja tu jadę. Pojechałem na mandat, ale co tam. Kolega co tak dzwonił. No co za kurduper mi tutaj. Jak po hamulcach daje. Ej. Jak się ściemnia. Pijmy szybko, ściemnia się. Tutaj też się na prawo prosi, żeby coś było. No kolega, na każdym zakręcie widzę. Przyhamowywuje. No to za pipeczka, no. Zaraz go ominę, jak będzie możliwość. Najgorzej, że widzę, że kolejny delikwent jeszcze przed nim będzie. No co za ten, no. Praktycznie co zakręt, to zwalnia. I jeszcze jedzie w lewo, no. Super. Aha. Ale się wywaliłem. Dobra. Jazda nocką z kamieniami. Luzem. Przypuszczam, że jakbym ostro przyhamował, to by te kamienie, czy te głady by ten, jak z procy wystrzeliły. No nie mów mi, że jedziesz tam, gdzie ja, no. Człowieniu. Co za... O, no przynajmniej jakoś mi odjechał. Fajnie. Dobrze. Nagle zaczął speeda używać. No dobra. Nie będę płakał. Tylko teraz... fotoradar tu pewnie był. My na stację, czyli... Możemy w prawo, dobra. Oczywiście kierunków nie używam, bo tylko frajerzy włączają kierunek. Nie no, nabijam się, ale... W sumie też tutaj nie byłem. To bez sensu. Wypatrywaj skrzynek bez rozglądania się na napadzie. Na pewno w ten sposób dużo omijam. Gdzie tu się wjeżdża na tą stację? Widzę, że kolega by mnie przewalił. Gdzie to się wjeżdża? Tutaj jakoś z lewej? Nie mam pojęcia, ale... Ale najwyżej się wpitolę jakoś. Nie tak jak trzeba zapewne. Ale co mi tam? Pamiętajmy, to tylko gra, bawimy się. Dobra, mamy benzynkę. Zgaś silnik. Tankuj. 470 litrów, cena paliwa. Ile Tusk obiecał, że będzie paliwo? Po 5 czy po 4,50? Dobra, nieważne. Jedziemy. Czy my tędy wyjedziemy?
jest noc, policji nie ma. To by tam się przejmował. Tylko pytanie na śniadanie. Ja tędy nie wjadę, widzę. Ajajajajaj, no dobra. Pozwiedzajmy sobie. No jeszcze światło mi się trafiło. Dobra. A, to już wiem. Łopatkami tu się ten, dobra. Dlaczego kierunków nie wrzucam? Bo tu się ten krzyżakiem załącza. Najlepsze, że nie widzę, jakie są światła. A są dobre. Super. I co, kamera się nie wyprostuje? dobre. Oj, kamero, ty moja kamero. Ale widzę, że chyba w miarę sensownie wyjechałem. Zaraz wezmę może widok na zewnątrz i wrócę. To może mi się kamera spoziomuje, czy jak to tam się mówi? Mamy tak i wracamy, dobra. Zakładam, że nic z lewej nie jedzie. Dobra, tam widziałem kątem oka, że możemy 70 polecieć, więc lecimy. Panie Hawranek. Tutaj w lewo, dobra. Aha, 70, ty. W sumie teraz nie było do 130? Nie chciałbym mieć sweet 40. Przynajmniej na tyle, ile mogę, to mógłbym jechać zgodnie z przepisami, nie? Dobra, to będziemy mieć fotkę. Kurde, wydaje mi się, że to może 130, dokładnie. A 130 taką wywrotą. Panie. Jakbym przywalił przy takim prędkości, to pewnie nie byłoby co zbierać. Jadę za bardzo prawej strony, to wiem. Ale jak ktoś śledzi moje poczynania, to wie, że ja tak potrafię jeździć. Że albo za blisko środka, albo za bardzo z prawej. I powoduje w ten sposób cudowne wypadki. Tutaj zapewne mijamy tą stację benzynową, gdzie jest skrzynka do podniesienia. Czy to nie to? Chyba to, tam po prawej. Muszę tam osobówką ujechać kiedyś. Tak się zastanawiam, czy też tą wywrotką można piasek wieść na przykład? Czy tylko hamulce? Trzeba będzie przeanalizować to za chwilkę. Czy się wypadałoby spojrzeć na lewo? Ja chyba w znak tylko przewaliłem, nie w kogoś, mi się wydaje. Bo oczywiście tutaj znowu przytoczę, że jak ktoś ogląda moje ten nagrania, to ten jak spękał. Lubię za ostro skręcać. Serio? Tutaj? Powinienem na ten plac budowy wjechać najpierw. Co to za dziwne miejsce? Tutaj wjazd jest? Na serio? Tak od tylca? Czy dało się wjechać? Czy się, że dało się tamtędy wjechać? No oczywiście. Zaskoczyłem grę i wjechałem inaczej. Grze, jak tu będzie trzeba rzucać te kamienie? Zaraz zobaczymy. Ta
Ta, trzeba zrzucić. Fajnie. Podoba mi się. To mi się podoba. Dobra, ona wiecie co jeszcze zrobię, zanim to zrobię. Wezmę sobie, zmniejszę ten... na dwójkę. Na jedynkę. Nie, jedynka jest lipna. Dwójka jest okej. Dwójka, dwójka, dobra. Podnieś. Rozumiem, że weźmiemy sobie kamerę z zewnątrz. Cofnijmy troszeczkę, bo widzę, że... tak bym wrzucił dziwnie to. Może jakoś tak. Dobra. Weźmiemy pada i... zmienimy układ kamery. No i to jest fajne. No dajesz. No nie mów mi, że jeszcze jakaś fizyka zrzucania kamieni jest. No przyciął mi się kamień, no i co? Nie, okej, to jest nawet fajne. Przynajmniej można się pobawić. Co prawda, wolałem... motyw z tym. Że wjeżdżam, już jest okej. Teraz widzę, że... wjedzie ten kamień, czy nie wjedzie? Znaczy, spadnie? Zresztą widzę, jeden zepchnąłem. No dajesz, Stefan. No i co w takim wypadku się trzeba zrobić? Aha, no dobra. No benzynka to benzynka, musiałem kupić. Dobra. Jako, że jesteśmy tu pierwszy raz, tak mi się wydaje, to bym się rozejrzał, czy nie ma czegoś do podniesienia. Czasem tak jest. Ale nie widzę nic. Dobra. Wjeżdżamy po towarys. Weźmy może... kurde, czy mam odwagę wziąć z przyczepką? 8000. To pewnie chodzi, że jest daleka droga. Dobra. Okej. Mogliby napisać, co ładuje. Ale zaraz będziemy wiedzieć. Przy pomocy ładowarki łyżkowej załaduj kamienie do przyczepy. Czyli pewnie do tego. Dobra, jedziemy. A, silnik uruchom. Już normalnie jak prawdziwy ekspert to robię. Ta ekspert. No, bo spadnie. Uuu, aż 4. Ej. Nie no, straszne to jest. Jak skręcam, to jakby jednocześnie opuszczam albo podnoszę tą łyżkę. To jest raczej słabe. Akurat. Dobra. No ciągle mi się jeszcze myli. Opuszczanie. Kurde. RB. No RB. A, dobra. Mamy 4. Elegancko. Albo i nie. Dobra.
do góry. To widzę, ma chęć uciec ten jeden. Przedelikatnie. Delikatnie z precyzją. I załadujemy. Prawdopodobnie. Ciekawe, jak my tą przyczepę będziemy rozładowywać. Dobra, to mamy tak. Teraz... Okej. Ej, serio? Źle spadł. Co za łajza. Zniknął. Dobra. Chyba pomyśleli o takich, no, kolesiach jak ja, co nie mają skilla za bardzo i im kamień ucieknie. No dobra, ale to jedną sztukę tylko potrzebuję. To mamy do góry. To tak. Nie! Dobra, i tak jeden potrzebuję na szczęście. Pewnie 7 kamieni do naszej wywrotki trzeba też. Coś tak czuję. No, no dajesz. A co jest? Halo. No puszczaj. Dobra, poszedł. Ładunek jest, cofnij pojazd. Teraz do naszej cudownej. Jak już mam to jedną sztukę, to spróbujemy to zrobić. Przechylaj łychę. O, no jancko. Przypuszczam, że jeszcze z 5 odcinków i będę śmigał tą szuflą, czy tą łopatą, jak zawodowiec. Chyba. Ale powiem szczerze, że wolę już palety wózkiem widłowym ładować niż to. Jakoś to ładowanie tych kamieni mnie nie bawi. Znaczy fajnie koparką się operuje. Pytanie, czy są tylko kamienie, czy też jest piasek? Tak logicznie rzecz biorąc, to by też się przydało piasek ładować. No, spadaj, kamieniu. No, bardzo ładnie. Jakoś tak, weźmy. Mi się więcej załaduje. Zasadniczo 4 mi potrzebne. Dobra. Chyba. Mamy 3. W sumie nie jest tak źle. Kamyczki mi tu spadły jak trzeba. No dajesz. Już wszystkie? Wszystkie chyba, bo... Ta. Bo jednego potrzeba mi. Podnieśmy tak. Do dołu. Ruszamy. Wbijamy się jak w masełko, rozumiem. I nic, pusta szufla. Proszę Państwa. Raz się uda 4, raz się uda 0. Ludzie patrzą. W sumie może tą sztukę bym wziął. Dobra, to mamy tak. Proszę bardzo. Chirurgiczne podniesienie jednego
kamienia. Jeden potrzebuje, jeden podniosę. Widzę, że kołem wjechałem tam, dobra. Opuszczaj, Stefan. Jest okej, teraz trzeba tylko odjechać. I elegancko. Dobra, to teraz spróbujemy na lusterko podczepić się. I będzie pięknie. Chyba. Pięknie, bo nie brzydko, tak. Danger. A nie, nie zamierzam wchodzić. To powiem szczerze, że nie widzę. No, ale okej. Bo to rozumiem, pod to się podczepiam, nie? Dobre będzie, jak to nie będzie ta przyczepa. Będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie, będzie zabawa. O. Zamiast podczepić, to silnik wyłączę. Dobra, ale mamy to. I jedziemy. Wydaje mi się, że tutaj był wyjazd. Więc z niego skorzystajmy. Dobra, ciągle zapominam, że powinienem szerzej zakręty brać. Znowu skończy się tym, że zetnę jakiś znak. Jak tam? Przez trzy pasy skręcający. Ty koleś, tak mi tu nie wjeżdżaj. Dobra. Teraz jakoś takoś. No, no dobrze wyszło. Ja nie potrafię. Ja. Dobra. Odwieziemy ten towarzec. To prawdopodobnie. Nie no, nieprawdopodobnie. To będzie już ostatnia dostawa dzisiaj. Trzeba się zainteresować, co następnego kupujemy. Zapewne coś, czego jeszcze nie mam. Ale tak się zastanawiam, czy potrzebuję do czegoś samochód osobowy, tak naprawdę. Czy ja to do czegoś potrzebuję? Teraz kierownica mi za luźno działa. To jest dopiero. Dobra, ja tu mam się zmieścić, tak? Pamiętam chyba w którymś odcinku. Jak coś wiozłem ciężkiego i przyhamowałem przed wjazdem do góry i nie miałem siły wjechać. To ci do... no, koleś, uważaj. Ciężarówka jest niebezpieczna. Nie no, tu wcześniej czy później musiało się zdarzyć. Ja się w ogóle nie patrzę w lewe lusterko, jak wjeżdżam. Znaczy, żeby się patrzeć, to musiałbym... no... padem się rozglądać. To właśnie jest upierdliwe niestety w grach na konsolę. Że nie ma jak odczytać ruchu głowy. Może na PC-cie by ta gra nawet tego trackera obsługiwała. Może. A tak to niestety. Ciekaw jestem, czy uszkodzenie towaru mi jakoś policzy. Nie wiem, co miałbym uszkodzić. Jedyne, co uszkadzam, to tą przyczepę. Prawdopodobnie wynajętą i tym. Przez mosty, przez pola pędzi Gerwazy. Jego Scania nowa. powiedzmy, że nawet się rymowało coś w mojej głowie. O bracie, ale to skręca słabo. Dobra, jadę środkiem. Nikt nie patrzy.
80 mówisz? No dobra. Niechaj i tak ci będzie. Teraz wypadałoby się spojrzeć w lewo, no ale oczywiście się nie spojrzałem. Na szczęście dla mnie nic nie jechało. Tutaj stówka. Ona zanim ja się rozbujam, to... Gdzie ta stówka? Panie. Gdzie ta stówka? Znowu się nocka robi. Ile? 130, dobra. Ogólnie wszystko jest fajnie, dopóki nie muszę w jakiś zakręt wchodzić. No to wtedy jest niefajnie. Jak jest prosta droga, to moja droga jest spoko. Ale na razie to taka lipka. Lipka. O, dobra. Trzeba się przyszykować do zjazdu w prawo. W sumie do zjazdu. Ciekawe, czy jest zjazd w lewo też. Dobra, mam nadzieję, że nic nie jedzie w lewej. Dobra. Podoba mi się czasem w tej grze to, że te samochody pomyślą i ten... i przystaną tak, że robią mi miejsce na skręt. W niektórych grach tego brakuje. Że nie wiem, ile tu można jechać. 50? Dobra, to będzie ciekawie. Ale może nie będzie tak źle. Troszeczkę po trawie, troszeczkę ten, dobra. Jest okej. Tutaj też widzę ostrzejszy skręcik. Powinienem dać radę, chyba że coś właśnie będzie jechało. No, kolega, jak tam? Serio? Dobra. Miło, że czeka. Trzy. Nie zahacza o nic? Zahaczę. No super. No i co, kolego, powiesz? Żeś jednak wyjechał w bardziej niż to trzeba. Super. Elegancko. To wzywamy policję, czy jak? Debilu. No nie wykręcę, no zahaczam o niego. Dobra, jakoś poszło. No to ten akurat wyjechał na maksa. W ogóle jakaś ciasna okolica. Chyba nie miałem tu przyjemności. O nie! No jedź, fioletowy, jedź. Przecież ja się tu nie złamię. Krawężnik, nie krawężnik. Jaka miejscowa! Jeszcze powiedzcie mi, że tutaj będę musiał te kamienie zrzucać. To was wyśmieje. O! Jest coś do podniesienia. Tylko nie wjadę, bo mam tą naczepę. Przyczepę. Może jak będę wracał. Pusty. Nie zapomnę. Jak ja to... Jak ja sobie to wyobrażałem, że ja to rzucę tutaj? Gdzie ta budowa? Ja tam będę musiał jakoś tyłem wjechać. A ja nie potrafię z przyczepami wjeżdżać.
coś. Trudno. Bierzemy tak. Ja na serio. Ja nie umiem. Może z kamerą z zewnątrz to jakoś pójdzie, no. Jakbym miał z kamerę ze środka, to w życiu. Znaczy wiadomo, no. Nigdy nie mówmy nigdy, ale... Ale już taki wężek mi idzie. Mnie czuję, jak mam koła skręcone. Że tak powiem. No prostuj, prostuj te koła. Kolego. Dobra. Powiem szczerze, że ciężkie te zlecenia są na wywrotkę. Pierniwy, znaczy ciężki załadunek. I wyładunek też, jak widać. Dużo zostawia. Kurde, no ja nie mogę. I co, jest okej? Dobra. Serio? Mi się tak odłączyła? Sama? Nie, to moim zdaniem głupio jest pomyślane. Myślałem, że będę miał jakby odjechać, odczepić się gdzieś z boku, zostawić i sobie podjechać teraz. Nie, to moim zdaniem to akurat źle zrobili. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze to wyładuje. Ej, bo mi nie pokazuj, że mam to wyładować. Czy pokazuje mi? Co będzie, jak źle wyładuję? Nie w tym miejscu. Ciekawe, że z mojej wybrotki, jak widać, gorzej się wyładowywuje. Ale fajna zabawa. Może wyjdę i popcham nogą? Dobra. Nie wiem, czy w następnym odcinku będę dalej wywrotką jeździł. Powiem szczerze. nie ma takiej zabawy. Jakbym chciał. Ale dobra. Pamiętamy, że tam jest złota paleta do podniesienia, więc udamy się tam. Uważając, żeby coś nie przewalić. Gdzie ona była? Gdzieś tu po lewej. Między budynkami. Nie tutaj. Gdzie to było? Tutaj chyba w lewo. Te. Co ja tu wjadę? Po to ciężarówką, wywrotką. Dobra. O, 3,5. Czyli jakby zwiększają się nagrody, pocieszenia. Dobra. Powiem tak. Stanę jak prawdziwy. Silnik. No i cóż,
podsumowując, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Jak ktoś wie, czy wywrotką tylko kamienie wozimy, czy może jest jakiś też piasek po drodze czasem, to bym poprosił o informację. Bo tak z tymi kamieniami, to powiem szczerze, że udręka jest. Nie podoba mi się to za bardzo. Może piasek będzie jakby fajniejszy. A jak jeszcze zdecyduję się na robienie czegoś wywrotką, to raczej bez tej przyczepy, bo to jeszcze gorsze jest. No i dzięki jeszcze raz za obejrzenie, a ja uciekam. Hej.